Witam Państwa serdecznie, Stelmaszyńska Marta. Dziś w Rozmowach na czasie moim gościem jest Olga Semeniuk-Patkowska, wiceminister rozwoju i technologii, a także pełnomocnik rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw. Witam serdecznie. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Pani Olgo, jesteśmy już chyba wszyscy troszeczkę zmęczeni tą ostatnią prostą, jak taki typowy maratończyk, jak kończy swój bieg, widzi tę metę i trzeba spiąć te ostatnie siły i do tej mety dobiec, chociaż już jest bardzo trudno, bardzo ciężko. Ja mam wrażenie, że dopiero się rozkręcam, bo wczorajszy dzień pokazał 5 inwestycji, 23 miliony złotych i kilka miejsc, w których byłam przez cały dzień, w zasadzie przez prawie 14 godzin w podróży. Między innymi Dywity, w których rozmawiałam z panią wójt na temat dużej potrzeby związanej z ośrodkiem zdrowia. I tutaj należy wskazać, że w tym ośrodku zdrowia przede wszystkim będzie dostęp do ginekologii, do kardiologii, do fizjoterapii, do stomatologii. To są takie dziedziny, na które zapotrzebowanie wśród mieszkańców jest. Więc to prawie 7 milionów złotych, które na ten cel zostanie skierowane. Zresztą z panią wójt też zwiedzałyśmy sam budynek i filię tego ośrodka zdrowotnego. Później oczywiście dwie rzuty i tutaj również z panią wójt z jednej strony środki finansowe na drogi, z drugiej strony środki finansowe na modernizację OSP. To bardzo ważne, abyśmy dbali o modernizację i rozwój technologiczny we wszystkich środowiskach. OSP to środowisko, które zawsze jest blisko ludzi, więc należą im się godne warunki do życia. Rozogi, kolejne miejsce, 9 milionów złotych na drogi, rozbudowę tych dróg. Ja tutaj przez 4 lata ostatnie jeżdżąc na tych terenach i widząc obszerność tego województwa warmińsko-mazurskiego, widzę duże zapotrzebowanie na te drogi, choć oczywiście od 2019 roku ponad miliard złotych zostało na te drogi skierowane. Mam nadzieję, że to będzie kontynuowane oczywiście w kolejnych latach. No i gmina Świętajno i tutaj z moją bardzo, bardzo dobrą koleżanką, panią wójt Alą, rozmowa na temat właśnie jakości wody i kolejne środki finansowe, które popłyną na to i oczywiście spotkanie z mieszkańcami, którzy mówili o tym, jak duża potrzeba na to, aby ta woda była lepszej jakości, aby ta oczyszczalnia powstała była i też rozmowy o tym, że nigdy wcześniej gminy, takie jak właśnie gmina Świętajno, nie byłoby na taki cel stać, więc myślę, że dopiero się rozkręcamy, a przy tym wszystkim jeszcze mamy mnóstwo innych aktywności, między innymi strefy przemysłowe, to bardzo ważny element, dla mnie dwa ważne projekty na gigantyczną kwotę ponad 40 milionów złotych, zarówno w gminie Ełk, jak i w Dobrym Mieście. Takich pieniędzy te gminy po prostu by nie zobaczyły nigdy. Powiem szczerze, że ja się zmęczyłam już słuchając tego, to faktycznie jest Pani teraz na tym pełnym biegu, na tej ostatniej prostej. Skąd siły na to, żeby tak intensywnie działać, bo naprawdę imponująco dużo rzeczy Pani teraz robi tutaj na Warmii i Mazurach i podziwiam. Jak Pani to robi? Chęć dbania o lokalne struktury, najmniejsze, gminne, gdzie jeszcze 8 lat temu, Pani redaktor, nie byłoby możliwości, aby jakakolwiek gmina mogła o jakiekolwiek środki aplikować i duża bieda tych samorządów. A dzisiaj widzę potencjał do rozwoju, dzisiaj widzę konkurencyjność, dzisiaj widzę, że te samorządy między sobą rywalizują, a to też wpływa na rozwój całego województwa. I tak patrząc na to, w jakim tempie rozwija się 11 powiatów w kontrze do Olsztyna, no to widzę, że tutaj naprawdę jest bardzo duży przeskok. Zresztą o Olsztyn też dbamy, bo to nie jest tak, że pozostawiamy tutaj Pana Prezydenta Grzymowicza bez wsparcia. 90 milionów złotych na strefę przemysłową. Takich pieniędzy prezydent by nigdy w życiu nie zobaczył, gdyby nie pomoc rządowa. A oprócz tego oczywiście w ramach kryzysu komunikacyjnego, który wydarzył się tutaj kilkanaście tygodni temu, ponad 3 miliony złotych, które skierowaliśmy właśnie w ramach likwidacji tych szkód związanych z komunikacją i paraliżem komunikacyjnym w Olsztynie. Staramy się rozwijać na tyle, na ile możemy wszystkie powiaty te najbiedniejsze i tam łożymy i staramy się kierować te środki finansowe, ale nie zapominamy również o Olsztynie. W Olsztynie zresztą z mojej inicjatywy otwarcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a nie tak dawno Biura Rzecznika Finansowego, obrońcy ludzkich spraw. Dokładnie, także i Olsztyn tutaj dużo zyskał, bo faktycznie nasz prezydent bardzo długo zabiegał o te środki i myślę, że też cieszy się z tego, że te pieniądze są i gdziekolwiek nie jestem, nie widzę tego, w jaki sposób działacie, gdzie te pieniądze trafiają. przy wcześniej przygotowanych pieczołowicie projektach, bo to nie jest tak, że wy sobie z kosmosu bierzecie te kwoty, tak jak niektórym się wydaje. I niektórzy też, musimy do tego tematu troszeczkę nawiązać, mówią, że no tak, jeździcie, rozdajecie tekturki, prawda, bo to tak potocznie mówią, ale za tymi tekturkami się kryją realne pieniądze i nie ma obaw o to, czy one zostaną zrealizowane, czy nie. Nie ma żadnych obaw. Ja zresztą będąc w Janowcu Kościelnym rozmawiałam z osobami, które przygotowywały projekty. Zresztą jak przywiozłam te symboliczne promesy, to każdy z pracowników odpowiedniej delegatury prosił właśnie o promesę na drogi, ponieważ jest odpowiedzialny za ten projekt, albo na sport, na oczyszczalnie. To są ludzie, którzy są od początku do końca zaangażowani w przygotowanie tych wniosków i proszę pamiętać również, że to jest ogromna satysfakcja, ale też podnoszenie kwalifikacji samych pracowników samorządowych, bo tego typu projekty, czyli prowadzenie tego projektu, przygotowanie wniosku, później jego prowadzenie, realizacja pod względem księgowości, rachunkowości, no to są też wyzwania dla samego samorządu, więc ja bardzo często rozmawiając z pracownikami różnych delegatur samorządowych zadaję pytanie, czy tutaj jest odpowiednie biuro rachunkowe i oczywiście wtedy panie się, zazwyczaj panie, co też jest pocieszające, stawiają się i mówią tak, my potrafimy to rozliczać, ale myślę, że takim dobrym przykładem tego, że te promesy symboliczne zamieniają się w konkretną realizację tego celu, była moja ostatnia konferencja z burmistrzem Dobrego Miasta na temat nowego boiska, które tam powstało. To boisko powstało ze środków rządowych. Drugim takim przykładem są Rozogi, gdzie również tutaj z wójtem bardzo mocno wspieraliśmy w różnych etapach rządowego programu rozwoju tego lokalnego właśnie, różnych edycji. Za pośrednictwem tych środków udało się po prostu otworzyć konkretny cel, czyli w tym przypadku boisko. Tych programów oprócz oczywiście PGR-owskiego programu, Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych, czy właśnie programów strategicznych samorządowych jest naprawdę cała masa, chociażby Ministerstwo Sportu i tutaj również przekazane przeze mnie środki finansowe w ramach właśnie tej współpracy między rządem a samorządem. Na Nidzice chociażby, jeżeli chodzi o szkołę, ale mamy również Dywity, w których również to zadaszenie. Sząbruk, tak, tutaj mamy w Sząbruku szkołę, no też gigantyczne środki finansowe, które idą na cele aktywizacji sportowej, ale przede wszystkim dobrych i komfortowych warunków tego drugiego domu dla dzieci, jakim jest szkoła. Myślę, że wszyscy i w Olsztynie, i w całym województwie zacierają ręce na finalizację tych wszystkich projektów. A to tutaj muszę powiedzieć, pani redaktor, że dużo zależy też od samorządów, bo ja zawsze trochę wymuszam taką odpowiedź od samorządowców, w jakim tempie jesteście w stanie ten projekt zrealizować, bo wiem, z czym to się wiąże. Sama zajmowałam się przez wiele lat tak naprawdę prawem zamówień publicznych i wiem, jak to wygląda. Wiem, jak wygląda ogłoszenie przetargu, później oczywiście czas, realizacja, pozyskiwanie oczywiście firm, które się do tego przetargu zgłaszają. Później ocena ryzyka, bo to też jest bardzo ważne. A proszę pamiętać, że moja działalność w Ministerstwie Rozwoju i Technologii była związana właśnie chociażby z zerwanymi łańcuchami dostaw, gdzie widzieliśmy, że w trakcie trwającej wojny te problemy związane z prawem zamówień publicznych będą występowały i udało nam się to pokonać, więc mamy tutaj całe kompendium wiedzy, którym też dysponujemy i w ramach którego ja również poruszam się tutaj w moich relacjach z samorządami. To jeśli chodzi o działalność. Przed panią jeszcze, przed wszystkimi kandydatami jeszcze takie 2 dni takiego ostrego biegu, potem pauza i czekanie z niecierpliwością na wyniki, ale te wyniki, prawda jest taka, że zależą od was, państwo, tak? To wy musicie pójść na te wybory i zadecydować, jak nasz kraj będzie wyglądał. I wszyscy politycy, prawda, niezależnie od tego, jakie opcje polityczne prezentują, nawołują do tego, żeby w tych wyborach uczestniczyć. Jakie pani ma argumenty, żeby zachęcić właśnie naszych mieszkańców naszego kraju i naszej narodowości za granicą, bo głosujący za granicą też jak najbardziej mają prawo głosu i decyzji, żeby to zrobili, żeby zawalczyli o to, jak wygląda nasz kraj? Przede wszystkim ostatnia kadencja była bardzo trudna pod względem turbulencji związanych z pandemią, a z drugiej strony z trwającą niestety cały czas w sposób permanentny wojną, która przekłada się również na życie gospodarcze. I ten czas pokazał bardzo dużą wartość i siłę instytucji państwowych, bo to instytucje państwowe, w tym szpitale, w tym również instytucje państwowe zaangażowane w ratowanie firm. Ja tutaj ponad 3 lata temu przyjeżdżając właśnie z zamiarem uratowania jednej z firm, która miała duży kryzys właśnie związany ze swoją produkcją, gospodarka stanęła, firma miała duże problemy i udało się. Pomogliśmy tak naprawdę przestawić linię produkcyjną i dostosować tę firmę do wymogów czasu pandemii, więc Ten bardzo trudny czas nauczył nas jednego, przede wszystkim tego, że o Polskę trzeba dbać, więc wybory to dla mnie jest naturalne święto demokracji, zawsze w nim biorę udział, ale mamy jeszcze referendum i to referendum jest bardzo znaczące w kontekście międzynarodowym. Widzimy no, różne również niestety turbulencje na świecie, które mają miejsce. Ta wojna cały czas przybiera charakter długofalowy, być może przejdzie w stan takiego uśpienia, który będzie cały czas rzutował na gospodarkę. Ja uważam, że gospodarka oprócz polityki zbrojeniowej to gospodarka jest takim fundamentem zabezpieczającym i gwarantującym swobodę życia społecznego. I skupiając się na tym, musimy też spojrzeć na to referendum w kontekście odpowiedzi na bardzo ważne pytania, czyli jedno z dla mnie z najważniejszych pytań jako osoby odpowiedzialnej za dział gospodarki to przede wszystkim prywatyzacja. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której doprowadzalibyśmy w jakikolwiek sposób do tego, żeby firm polskich było mniej. Ja cały czas rozmawiając z samorządami, mówiąc i rozmawiając o realizacji różnych projektów, mówię: włączajcie jak najszerzej i zapraszajcie do tych przetargów małe i średnie firmy, bo to one są gwarancją tak naprawdę bezpieczeństwa łańcuchów dostaw w Polsce, ale również tym samym, jeżeli będą się rozwijali w Polsce, będą mogli zwiększać swoją konkurencyjność poza granicami kraju. Więc to referendum z punktu widzenia gospodarczego jest ważne, a z drugiej strony najważniejsze pytania dotyczące naszej kwestii związanej z bezpieczeństwem. To znaczy no, dokument Linia Wisły pokazał jasno, gdzie byłoby województwo warmińsko-mazurskie, jak ta ściana wschodnia by wyglądała i muszę tutaj użyć tego sformułowania tak naprawdę, jeżeli chodzi o lata poprzednie rządów koalicji PO-PSL, to pani redaktor były lata braku dbałości o interes Polski, skupianiu się raczej na interesach zagranicznych, a nie na interesie polskim i myślę, że tutaj Polacy powinni też zabrać głos w kontekście imigrantów, w kontekście tego, jak to prawo w Unii Europejskiej wygląda, bo jest tam dużo chaosu. I musimy sobie jasno powiedzieć, że były kraje, które chciały się z tym tematem zmierzyć, nie dały sobie rady, tak jak na przykład Szwecja. I teraz jest próba z tych bogatszych krajów zrzucenia tego problemu na kraje słabsze i mniej rozwinięte. I myślę, że każdy Polak i Polka powinni mieć po prostu prawo do tego, żeby w tym temacie się wypowiedzieć. No i ostatnie pytanie, wiek emerytalny. O tym też powinniśmy mówić głośno. Myślę, że gro osób w naszym społeczeństwie no, cały czas ma te obawy związane z ewentualnym potencjalnym podwyższaniem tego wieku emerytalnego i każdy z nas powinien w tym referendum po prostu wziąć udział. Mhm. Jeśli padło tutaj słowo o obawy w którymś momencie, jest jeszcze jedno pytanie, z którym ja się spotykam, jeśli chodzi o widzów, jak jestem w terenie. Mają jedną obawę, bo nawet jak macie fajne programy różne, bardzo społeczne, właśnie idące ku polskiemu przedsiębiorcy, to przez to, co się dzieje właśnie, jeśli chodzi o to, co się dzieje za granicą, plus to, co się dzieje w naszym kraju, w ogóle w Unii Europejskiej, pytają się mnie, a ja mówię, no pytajcie polityków, a oni, no to niech pani zapyta. Czy to jest tak, że PiS chce, albo inaczej sformułuję pytanie, bo to, żeby nie sugerował, jakich oczekujecie relacji z Unią Europejską, bo ludzie się boją, że chcecie nas wyprowadzić z tej Unii. Czy to jest słuszna myśl, czy absolutnie błędna? Myślę, że każdy widz i każdy słuchacz, który śledzi i angażuje się w politykę krajową i zagraniczną, a szczególnie partii rządzącej, czyli Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczonej Prawicy, wie, że nie jesteśmy partią, która dąży do polexitu. Jesteśmy partią, która po pierwsze jest za tym, żeby ta polskość była zachowana, a po drugie europejskość. Tylko na zasadach, które będą pasowały każdej ze stron. Nie może być tak, pani redaktor, że kontekst Unii Europejskiej jest tak naprawdę cały czas prowokowany i prowadzony przez najbogatsze kraje. Musimy doprowadzić do sytuacji, w której te kryteria konwergencji, które każdy kraj członkowski, który wstępował do Unii Europejskiej, musiał spełniać, były przestrzegane. A to jest bardzo ważny element w ogóle tej wspólnoty naszej, czyli subsydiarność, pomocniczość, relacja, ale też przestrzeganie zasad. I w Unii Europejskiej od wielu lat, oprócz tego kryzysu gospodarczego, pandemia też to pokazała, jak on wyglądał, i też takie warunki preferencyjne dla niektórych albo dla wybranych, nie dla wszystkich, no pokazały jednak, że po pierwsze polskość i sprawy polskie załatwiamy w polskim domu, takie jak na przykład nasze konstytucyjne prawa do tego, aby inne kraje europejskie nie ingerowały w politykę naszą krajową, a to niestety w jakimś wymiarze, chociażby w kontekście Krajowego Planu Odbudowy się odbywało, więc na pewno wszyscy, którzy nas oglądają, słuchają i są w tej polityce, wiedzą, że Prawo i Sprawiedliwość jest jak najbardziej za tym, tym, aby być w Europie, ale jeszcze raz podkreślam, na zasadach, które będą broniły naszej konstytucji i dawały nam cały czas autonomię, bo nie wyobrażam sobie, to też taki element, o którym też często rozmawiam, nie wyobrażam sobie sytuacji związanej z federalizacją, bo były podejmowane próby stworzenia jednolitej konstytucji europejskiej, tylko nigdy na to nie będzie zgody. Mamy zbyt duże różnice kulturowe, zbyt duże różnice też gospodarcze, społeczne, aby w tym kierunku po prostu iść. Więc uważam, że nasza własna armia, nasze własne bezpieczeństwo, oczywiście jesteśmy sojusznikiem europejskim, jesteśmy sojusznikiem natowskim, to są bardzo ważne dla nas fundamenty, ale musimy robić wszystko, żeby po prostu w tej autonomii naszej suwerenności móc też współpracować w ramach konkretnych programów w Unii Europejskiej. Ja uważam, że dzisiaj takim najważniejszym programem to jest jednolita polityka energetyczna i tutaj na tym powinniśmy się skupić. Niestety nie dostrzegam tego dzisiaj w debatach europejskich. No myślę, że tutaj z racji, tak jak Pani powiedziała, że to jest bardzo istotny temat, wręcz kluczowy, strategiczny, to myślę, że jednak do tego porozumienia dojdzie. Trzeba patrzeć jednak optymistycznie i jednak w kierunku współpracy i dialogu, a nie przepychania się, kto ma być tutaj ważniejszy albo czyje racje są słuszniejsze. Także raczej w kierunku dialogu. I właśnie w tych wyborach tak samo obserwuję różne zachowania z każdej strony. Tu absolutnie wszystkich bym potraktowała równo. I zaczyna mi troszeczkę brakować dialogu. Zaczyna w tej polityce robić się nieprzyjemnie, niesympatycznie, a tu zaraz musimy podjąć decyzję. Więc żeby te decyzje były słuszne i nie dyktowane tylko i wyłącznie emocjami, a jednak też rozsądkiem, to co by Pani naszym widzom, w ogóle wszystkim mieszkańcom naszego okręgu, którzy będą do tych urn w niedzielę iść, tak na koniec takim ciepłym, dobrym słowem powiedziała, czego by im Pani życzyła? Ja myślę, że przede wszystkim to, o czym Pani redaktor powiedziała, dialog jest podstawą komunikacji nie tylko politycznej, ale tej społecznej. Mi tego nie brakuje, bo jestem ciągle w trasie i ciągle w tych rozmowach właśnie z mieszkańcami, co jest dla mnie też fantastycznym doświadczeniem, bo dzięki temu czerpię wiedzę. Ale myślę, że ten czas, oprócz tego, o czym powiedziałam, czyli wybieramy dzisiaj gwarancję bezpieczeństwa w wyborach 15 października, wybieramy kierunek Polski międzynarodowy, który jest bardzo ważny, wybieramy stabilność gospodarczą, wybieramy kontynuację programów społecznych, no i mam nadzieję, że jeżeli chodzi o mój przypadek, wybieramy również i stawiamy na kobiety, bo myślę, że to jest bardzo dobry czas na to, aby więcej kobiet w tej polityce było. No też dostrzegam, że są one bardzo potrzebne. Drodzy Państwo, moim gościem była Olga Semeniuk-Patkowska, wiceminister rozwoju i technologii, a także pełnomocnik rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Dziękuję Państwu, dziękuję Pani redaktor. No i co Pani redaktor, to chyba piątka. Piątka.